W tym filmie zapraszam na zapowiedź ciekawostki Porównanie Gwiazd. Słowem, wszystko co trzeba wiedzieć przed spotkaniem 1.4 finału Mistrzostw Świata. Szwecja, Anglia. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu, ocenianiu. Tak niewiele wystarcza, by mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki. Szwedzi na tym etapie turnieju to zaskoczenie większe niż reprezentacja Rosji. Jedni i drudzy przed mistrzostwami grali fatalnie, więc w ojczyznach nie oczekiwano sukcesu, a wręcz przeciwnie, zwiastowano spektakularną klęskę. Jak się jednak okazuje, jest życie pozlatanie i Jane Anderson przywiózł na turniej zgrany i bardzo niewygodny dla rywali team. Nie jest to najładniej grająca drużyna, ale korzysta ze wszystkich atutów, jakie aktualnie posiada. Zaangażowania dyscypliny skutecznej obrony i szybkiego wyjścia do kontry po przyjęciu piłki. Wymęczone zwycięstwo z Koreą i heroiczny przegrany ostatecznie bój z Niemcami spowodowały, że trudno było traktować Szwedów jako faworytów do wyjścia z grupy. Niespodziewanie w meczu z Meksykiem pokazali zupełnie inne oblicze, zeskakując rywala i rozbijając go 3 do zera, bezlitośnie karząc wszystkie błędy, co w połączeniu z spadkom Niemców dało zespołowi do tej pory kojarzonemu tylko z latanem sensacyjne pierwsze miejsce. Szwecja nie popada w samozachwyt. Zapowiada walkę do upadłego i przedłużenie swojego mundialowego snu, nie będąc bez szans nawet na udział w finale. W końcu Anglia i Chorwacja lub Rosja to na pewno zespoły w zasięgu Forsberga i spółki. Dodatkową konsolidację drużyny zapewniła sprawa Durmaza. Piłkarz o turecko-libańskich korzeniach został zaatakowany przez hejterów w internecie, pojawiły się porównania do terrorystów i zamachowców. Zespół nagrał wspólnie film, odcinając się od takich zachowań i potępiając podobne działania. Anglicy jak zawsze stawiani są w gronie faworytów, ale również spodziewano się, że mogą odpaść zdecydowanie za wcześnie jak na potencjał swoich zawodników. Co prawda zespół, który dość wyraźnie ograł Panamę i Tunezję, ale uległ Belgii, potrzebował nawet konkursu jedenastek, aby rozstrzygnąć swoje spotkanie 1-8 z Kolumbią, ale taki wynik ma historyczne znaczenie i może bardzo wzmocnić morale ekipy Southgate'a. Jest to także niejako odkupienie jego win. To on przestrzelił rzut karny, który w 1996 roku wyeliminował Anglików z Euro w meczu z Niemcami. Od tego czasu mówiło się o klątwie w konkursach rzutów karnych. Teraz donosi się, że specjalnie wydelegowana grupa 20 osób analizowała wszystkich możliwych strzelców rzutów karnych, a po stronie Anglików, wykonując jedenastki, wybrani zostali znacznie wcześniej. Potwierdził to sam Pickford, podkreślając, że zaskoczył go jedynie sposób wykonania karnego przez Falcao. Trzy lwy mają wielu młodych zawodników, ale na ten moment trudno doszukać się w układance słabych punktów. Obawiać można się zbyt zależności od bramek ale dopóki ten strzela jak na zawołanie, nie jest to problemem. Faworyta bukmacherzy upatrują patrują zespole synów Albionu, zatrafiony typ na nich można prawie podwoić stawkę, przewidując wygraną żółto niebieskich, otrzymać można 4,50 za postawioną złotówkę. Szwedzi nie należą do Zespołów. Dwa gole z rzutów karnych zdobył Granquist po jednym trafieniu na koncie Forsberga, Augustinsona i Toivonena, dwie asysty McLasson, i jedną Toivonen. Ofensywa Anglików opiera się, co nie może dziwić, na Harem Kane'ie, który zdobył 6 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. Dwa trafienia na koncie stąsa i jedno Lingarda po jednej asyście mają Maguire, Trippier i Sterling. W dotychczasowych 24 spotkaniach tych zespołów Anglia wygrała 8 razy, Szwecja 7, a 9 razy padał remis. Dwa spotkania w ramach Mistrzostw Świata to remisy: 1 do 1 w 2002 i 2 do 2 w 2006 roku. Szwecja zagra swój piąty ćwierćfinał, dotychczas trzykrotnie przechodzili dalej. Anglicy z kolei przebrnęli tylko dwa z ośmiu ćwierćfinałów. W w 1996 i 1990 roku Kane zdobył gola po każdym celnym strzale na turnieju, wliczając w to karne. Ostatnim piłkarzem, który zdobył trzy bramki z 11 na Mistrzostwach Świata był Bułgar Christo Stoiczkow. Na przestrzeni ostatnich sześciu spotkań tylko Niemcom udało się zdobyć gola przeciwko Szwedom. 11 na 14 ostatnich goli reprezentacji Szwecji na Mistrzostwach Świata pada w drugiej połowie. W tej edycji, 5 z 6, żaden Anglik nie zdobył nigdy więcej niż 6 goli na Mistrzostwach Świata. Również 6 strzelił tylko Gary Lineker w 1986 roku, co dało mu tytuł najlepszego strzelca. Kane może być trzecim piłkarzem w historii Anglii, który trafi do siatki w 7 kolejnych meczach. Markus Berg strzelał do tej pory 13 razy i nie zdobył bramki. Najwięcej ze wszystkich, którym nie udało się w tym turnieju trafić do siatki. Jednak w 1984 roku Ove Grahn strzelał dla Szwecji 17 razy i również nie zdobył ani jednego gola. Pora na szybkie podsumowanie kluczowych moim zdaniem zawodników reprezentacji. Naturalnie, do pojedynku z Kane'em stanąć powinien berg. Niestety ma on takie statystyki, że nie ma o czym rozmawiać. Dlatego porównamy Forsberga i Kane'a. Minuty na boisku Szwed 352, Kane 273. Gole 6 do 1 dla Anglika. Żaden z piłkarzy nie zaliczył jeszcze na turnieju asysty. Po jednym kluczowym podaniu. Forsberg wykonuje średnio nieco więcej celnych podań, 18, w porównaniu z 17 Kane'a i na zdecydowanie wyższej skuteczności, 81% do 65. Szwed podejmuje 1,3 próby dryblingu na mecz ze skutecznością 63%. Kane nie driblował jeszcze ani razu. strzały na mecz, równo dwie próby na mecz Forsberga, 2,7 próby Kane'a. Pora na raporty korespondentu z Facom Aleksandra Johnson. Szwedzi napotkali już na swojej drodze kilka wielkich futbolowych nacji, a mimo to zagrają finale. To pozwala marzyć nawet o większych osiągnięciach, ale w tym momencie te marzenia nie wybiegają dalej niż do sobotniego spotkania. Lori James skupia się na wypowiedziach selekcjonera. Gary Southgate powiedział, Szwedzi to drużyna, którą bardzo szanuję. mają mocno sprecyzowaną tożsamość i osiągają fantastyczne rezultaty, nawet przeciwko bardziej renomowanym rywalom. Na przestrzeni lat zagrałem z nimi tyle razy i tyle razy ich obserwowałem, że doskonale wiem jak są silni. Nie sprawia im trudności, że nie posiadają piłki. Bardzo trudno strzelić im gola. W przypadku otrzymania żółtej kartki w następnym meczu nie zagrają Walker, Anderson, Lingard i Love to w zespole Szwecji zabraknie podstawowego prawego obrońcy, Michaela Lustiga. Przewidywane składy Szwecja. Olsen w obronie Augustinson Granqvist, Lindelof, Kraft, w pomocy Ekdal, Larsson, Forsberg i Klasson. Z przodu niezmiennie Tojvonen i Berg. Anglia w bramce Pickford w obronie Maguire, Stones, Walker. Jako wahadłowi Young i Trippier. W środku pola Anderson, Ali i Lingard i nieco przed nimi Kane i Sterling. Dla obu zespołów stylem gry jest dominowanie przeciwnika fizycznie, częste zagranie długich piłek i skupianie się na skutecznej grze obronnej i dopiero w dalszej kolejności szukanie lub obronie rwala. Przewaga techniczna po stronie Anglików, którzy najprawdopodobniej będą zmuszeni prowadzić grę i cierpliwie szukać okazji dla Kane'a lub szybkich skrzydeł. Defensywa Szwedów długo opierała się postawionym pod ścianą Niemcom, więc złamanie jej nie będzie najłatwiejszym zadaniem. Jeżeli szybko nie dojdzie do poważnego błędu indywidualnego, nie padnie tu wiele bramek. Ciekaw jestem, kto jest waszym w tym meczu. Za kogo trzymacie kciuki? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i już niedługo kolejne materiały. Prosto z kanapy rezerwowych.